A, to by się spodziewał, że dostaliśmy taki prezent pod koniec gry. Okej, okay, witajcie, żomeczki. Tak, zaczynam kolejny odcinek. Nie wiem, jak daleko jestem do zakończenia, ale dosłownie zrobiłem kilka modyfikacji do dywizji. Nie okrążyłem zbytnio dużo, według mnie, ale zacząłem, no już jestem dosyć daleko, jeżeli chodzi o samą kapitulację Niemiec, a Niemcy są jedynym majorem, więc wystarczy, że zajmiemy albo wystarczająco, żeby oni poszli na uchodźstwo, a albo po prostu, żeby zginęli. Więc, no, nie powiem, ciekawy jest. Że tak powiem tutaj, no to no już nawet AI sobie radzi z niektórymi sprawami. Nasze dywizje dosłownie wszystko tną jak masło. Jesteśmy po prostu niepowstrzymaną siłą, która po prostu nic nie może zatrzymać nas. Bo dosłownie dosłownie moje dywizje to już są same zmechanizowane, chociaż nie widać. Zobaczcie, to jest po prostu siła, której się nie da powstrzymać. Mamy wystarczająco dużo fabryk, żeby coś robić oraz żeby handlować, więc fajnie. Tutaj oczywiście przez to, że ich jest mnóstwo, no to będzie trochę trudno, ale my już odcięliśmy, tak naprawdę mają porty, ale te porty to tak naprawdę, jeżeli szybko się nimi zajmiemy, no to nie powinno być problemu. A my straciliśmy już no sporo osób. Jak sami widzicie, nasz manpower nie jest jakiś mega wielki. Holandia skapitulowała, to jest dla nas dobry znak. I powoli tutaj idziemy. Tak jak sami na początku widzieliście, zaatakowała nas właśnie Gruzja. Gruzini wydają się, że jednak mają sporo oraz oczywiście ich wspomagają niektóre rzeczy, więc warto sobie tutaj podesłać. Myślałem, że to jest mucha na ekranie moim, a to było to, więc tak, jak to wygląda z zapatrzeniem? Słabo. Kurde, nie ciekłbym tego, jak to się robi. Więc tak, wybudujemy sobie tutaj punkty, jest on na górze. I sobie będziemy tutaj stać. I chyba się skończyła wojna, bo gra się skraszowała. Znaczy się skraszowała, no zacięła. Sami rozumiecie. O, moje uszy! Wszystko teraz nie jest frakcji. O to chodzi. Oni są oczywiście w wojnie z nami, ale nie są frakcji. Więc na szczęście fronty się nie popsuły. Wszyscy są, że tak powiem, walczą między sobą. Maroko doszło do... Szczerze? Dla nas to jest fajnie. Okej, zakończyła się wojna. Znakomicie dla nas. Mamy 7500. No fajnie nawet. Więc wiadomo, co robimy na samym początku. Wszystko dla nas. Ogólnie nam marynarkę zrąbali. Totalnie cała padła, więc... Znaczy nie cała, ale większość. Więc tak. Dla nas należą się Niemcy, ale oczywiście najpierw oddamy Francuzom to, co francuskie. Więc Francję. Tak, to miałem na myśli. I Francję oddamy o taką. Tutaj nie widzę jakichś przeciwwskazań. Wyspy oddamy oczywiście narodowi wyspiarskiemu, którego ratowaliśmy kilkanaście razy. Więc tak, wy odzyskujecie to. Więc tak, dalej. Tak naprawdę Francja też to ma, więc możemy oddać Francji to, co francuskie. To Francja czy komuna ma? Reims, nie, ma to. Okej. Więc to wszystko, więc tak, dalej. To niby powinno należeć oczywiście do jakiegoś narodu europejskiego, tylko my jesteśmy narodem europejskim, tylko trochę dalszym. Więc my oczywiście wszystko przejmujemy. Nasze. I tak, Kuba możemy oddać to naszym sojusznikom z wysp, bo oni to zrobili, a Francuzom możemy oddać to, co francuskie, czyli Maroko. Maroko nie jest jakieś, tak powiem, francuskie, ale okej, niech będzie.
Czy Francja wszystko zebrała przez przypadek? Chyba tak. Tak, przez przypadek wszystko daliśmy. Dobra, w takim razie szybko to naprawmy. Ja mam roczny zapis, więc właśnie o to chodzi. Okej. Okay. Dobra, na razie prześlemy kawałek, żeby po prostu wiedzieć, co już zostało zaznaczone. Dobra, przynajmniej floty przejęliśmy. Więc tak, oczywiście przez to, że zostało zniszczone, no to teraz nasza cała armia musi pójść na inne kierunki. Dobra, niech się mieli. No nie powiem, wojna była dosyć spodziewana, ja się nie spodziewałem, że dojdę do niej. Transfer. Coś tutaj przyjąłem, czy szwagę? Tak nie. I chyba wszystko. Tak. Anglia ma. Chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. Kuba ma. Dobra. Oczywiście w wojnie jesteśmy z innymi krajami, ale one jeszcze nie upadły, więc teraz musimy je, że tak powiem, na skraj upadku. Tutaj Afryka oczywiście jest wolna, inne kraje, ale my się zajmiemy oczywiście tym, co mamy się zająć, czyli Europą Wschodnią. Prześlę was tu, was prześlę tutaj i wy dostajecie rozkaz. Tak, dostajecie tutaj rozkazy wszyscy, nawet moi Marines. A ci będą stać tutaj. Więc tak. Teraz poczekajmy chwilę. Co zrobimy z Niemcami? Nie będziemy okupować. Więc tak, tworzymy oczywiście Związek Niemiecki. Chcemy mieć dużego papeta. Więc tak. You have done it. You saved Europe from the Kaiser. Now I have only got. Do you want to play as Germany? What? Nie. Po co? Mogę. Znaczy się. Mógłbym sobie zagrać tym okupowanym, ale. Czy to naprawdę jest ważne? Czy oni w ogóle coś mogą to zrobić? Bo to. Dosłownie nie wiem, co oni mogą zrobić z tym. Okej, okay. W takim razie dalej robimy Niderlandy. Oczywiście, że wyzwalamy Niderlandy. W międzyczasie musimy znowu sobie złożyć front. Więc tak, was wysyłam tu. Wy... Idziecie tutaj i skapitulujecie po prostu tych, bo musimy ich skapitulować. Dalej, wy idziecie też na ten front. Wy też idziecie na ten front. No i jak na razie sobie... Tak, upadek Niemiec. Jak na razie sobie tutaj musimy wszystko ogarnąć. Ja tutaj zacząłem badać cokolwiek. Już nie mam jakichś priorytetów, po prostu badam sobie marynarkę. Tutaj większość krajów już będzie upadało, bo wiadomo, że oni nie mają szans jakikolwiek. A my, no tutaj nas zaatakowała Gruzja, ale szczerze powiem to... O, dziękujemy za jeden. Jak dziękujemy, dosłownie. Uratowaliśmy was kilkadziesiąt razy, a wy dosłownie zsyłacie nam gówno.
was, 390. Czy możemy wziąć flotę za darmo? Możemy. Więc tak, kolejny kraj, który się należy nam. Ops. Chyba, że coś... Francja chce. Francja tutaj coś chce, więc... Francji oddajemy część. Okej. Francja dostała. Luksemburg. Wyzwolimy Luksemburg. Wszyscy uwielbiają Luksemburg. Co nie? Więc tak, coś już wyzwolili. Okej. Tutaj są polskie dywizje? What the heck? Cała polska armia tutaj jest. Dobra, wracajcie. Jak na razie tutaj nic nie będę robić, bo nie mam dosłownie wystarczających sił, żeby cokolwiek zrobić. A tutaj... Oni dosłownie... Zajmijcie się ich. Dosłownie zostało tutaj kilkanaście dywizji polskich. Dobra, co tutaj jest? Los Belgii. Wyzwolimy jedną Belgię. O, masz ci los. Francja nie jest w wojnie, a mają po swojej stronie granicy te jednostki. Dobra, niech tutaj przyjadą ich nasze zmechanizowane dywizje. Dosłownie nie mają szans. Okej. Jak wygląda tutaj? No, coś nasi sojusznicy próbują popchnąć, ale my na razie nie chcemy. Tutaj Francuzi przyjęli. To nie zauważyłem. Więc może jednak sobie to weźmiemy sami. Mark. Francuzi zapewne przyjęli wiele więcej rzeczy. Więc, no, sorry, przez przypadek wcisnąłem. Tutaj widzę, że polskie czołgi są jakieś i one się najbardziej bronią. Ale dosłownie całą armię zjedliśmy. Okej, okay, więc niech tutaj wracają. Mamy mnóstwo medali. Okej, okay, jak to wygląda? Tutaj wreszcie mogą to zrobić, bo wróciły im całe? Nie, już mieli wcześniej, więc... Więc Europa jest tak naprawdę pod... Nie okupacją, to źle zrozumie. Pod... właściwymi rządami. I tak naprawdę teraz musimy tutaj dobić... Niektóre państwa, które się nie chcą, nie zgadzają się na te rządy. Oni naprawdę zjadają teraz mniejsze kraje, które wcześniej im pomagały. Co za typowa racja. Okej, okay, w takim razie wysyłamy wojska i wy możecie... Dobra, na razie na tym rozkazie. Musimy do was dosłać kilkanaście armii, bo dosłownie nie poradzicie sobie. Uban miał jakąś marynarkę? Dobra, weźmiemy marynarkę. Ale niestety Rosjanie przyjęli. Okej. Okay. Więc przejęliśmy marynarkę Kubaniu. Tutaj nie wiem dlaczego, ale nasze jednostki jakby były, ale nigdy tam nie było na żadnych jednostek. Okej, okay, Polska. Polska nie miała żadnych marynarki. To by się spodziewał. Okej, okay, my przejęliśmy Polskę, więc jeszcze ją wyzwolimy. I kto rządzi Polską? Komuniści. Zapomniałem, że my jesteśmy komunistami. Okej, okay, więc tak jako prawdziwy Polak muszę zrobić coś takiego. Oczywiście oni oddadzą później terytorium, bo to są... Jest w głupie AI w ogóle. Więc ono potrafi tak to robić. A wy ile macie, jeżeli chodzi o kapitulację? Punktów. Oni powinni być gdzieś... Oni mają tą dziwną flagę. Czy oni się nazywają do Kubań? Nie są żadnej frakcji, oni po prostu są. Mają 20, dobra, to jest normalna ilość. Okej. Okay.
Ara, wszystko teraz, że tak powiem, wraca do stanu pierwotnego, czyli do pokoju. Mam w ogóle 88% natężenia. W ogóle oni zmienili się w Don Kubań i teraz śmiesznie wygląda. O Masilos, dlaczego tutaj jest tak dużo dywizji? Tair, znaczy się przejął to, więc to nie jest, że tak powiem, nic złego. Chodzi, że tam jest mnóstwo dywizji, więc moglibyśmy, że tak powiem, hacpnąć je. No i tutaj jakoś nam idzie. Oczywiście mamy zbyt mało dywizji na tym. Bo ile tutaj jest na tym... nie wiem ile dokładnie jest. Arabia znowu skapitulowała, a my nie mamy tutaj dywizji. Mamy tylko tych. Dobra, w takim razie musicie znowu dzielnie przez całą Arabię przejść. O, dziękujemy. Dobra, powoli przechodzimy tutaj przez Rosję. Nie powiem, dziwne tam było napisane, ale okej. Więc weźmy tych. I niech oni tutaj dostaną rozkaz. Nic nie robią. No dosłownie to jest... Nie mamy dużo dywizji, ale Rosja może mieć trochę. Dobra, dajmy na full agresywny. Potrzebujemy je. I widzę, że w niektórych miejscach się jednak bronią. Ale nie powinno być aż takiego dużego problemu. I my to... No mamy problem z manpowerem, nie powiem. Po ostatniej wojnie się dużo wydarzyło. Mamy jakąś armię bez większości, mamy tutaj taką małą. Potrzebujemy kolejną armię. Mam jakiegoś filmarszala wolnego? Nie. Szczerze, jakbyśmy trochę poczekali, mogliby przez to. Ale okej. Okay. Podoba mi się, że Don Kuban jakoś się wyzwolił i teraz są jako Don Kuban, nie jako Rosjanie. Nie wiem, jak to zrobili, ale okej. Okay. O, masz ci raz. Okej. Tutaj wrócą nasi wrogowie, jak mówiłem. Tutaj będą teraz. Tutaj oczywiście możemy sobie popchnąć, tylko że widzę, że niektóre nasze dywizje to jednak mają problemy. No z czasem sobie poradzimy tutaj, tylko że czasem. Na szczęście to Niemcy tutaj przejmują, więc to oni się tutaj mają przejmować oporem, nie my. Tutaj... Gdzie to są dywizje? Brmy. Więc tak, oni są w wojnie z nami. Tak. Ale kto nie jest z nami w wojnie, to jest chyba lepsze pytanie. Tutaj się zajmiemy tymi. Okej, tam. Pomiędzy kilkoma krajami jest pokój. Okej, tutaj widzę, że ci się wyzwoili. Tutaj Szwecja się
W ogóle możemy wezwać jakichś naszych sojuszników do tego, bo naprawdę nie powiem, Francja to na przykład nie jest w wojnie, ale my jesteśmy. Bardzo chętnie bym nie chciał być w wojnie. Ale jak widzicie sami, no to jedno jest, a jedno jest tak naprawdę. Więc na przykład chciałbym, żeby ktoś tam był ze mną w wojnie, pomagał mi, ale oczywiście jakoś trudno mi uwierzyć, żeby aż tak chętnie by do nas dołączyli do tej wojny, bo dosłownie musimy przekroczyć bardzo dużo Rosji, żeby ich pokonać. Dosłownie tutaj musimy tych pokonać i wtedy mamy spokój. O, ci na szczęście wkurzyli wszystkich, więc to jest fajne. Zajmijcie się tymi. Dobra, dalej robimy. W ogóle śmieszna sprawa, bo Antanta też zrobiła sobie bomby i dosłownie zbombardowała Niderlandy. To nawet śmieszne było. Jak akurat takie, o dobra, w kolejnym odcinku zobaczymy się, akurat w tym momencie wysłali bombę atomową. W ogóle my prawie żadnych samolotów nie mamy tutaj. Wysyłamy jakieś szczątkowe samoloty. Mamy w ogóle 70 tutaj. 74 samolotów. A jak tutaj wygląda z produkcją? To zmechanizowanych nie mamy zbytnio. Niech tak wróci. No, części i rzeczy nie mamy. Belgia się tutaj. O, właśnie coś. Co wyście odrąbali? Co to jest za miejsce, że tyle różnych dywizji jest. My nadal jesteśmy w Antancie, co nie? No właśnie. Chcemy pokoju, ale oczywiście wszyscy dookoła nas są wojny. To jest takie smutne. Te dywizje, które niby są na froncie, ale nie są. Zajmijcie się tym. Dosłownie powoli im obcinamy wszystkie te dywizje, które tutaj są, i ja się zastanawiam, jak to jest możliwe. O tak. Gdzie są nasze dywizje? Tutaj okrążone. O kurde, można jednego frontu zrobić. Super, podoba mi się, że Szwecja od tyłu nas wzięła. Dobra. Gdyby tylko... Nie chcę jakiejś wojny z innym kontynentem. Żebyście do mnie dołączyli do tej wojny, która jednak ma znaczenie. Dużo programów szkoleniowych jest, nie powiem. Tutaj muszą się ogarniać. Tutaj w ogóle tutaj mają
wyszli, ale nie powiem, jakoś mnie to nie obchodzi. Jakieś dywizje zostały, mogą w ogóle wyjść, jest jakiś port. Jest tutaj port. To się ruszają jakieś... Ruszają się tak powolnie. Ale zajmijcie się tym. No wreszcie. Przejmują port. I tak są wolne. Dobra. Już się nieco przyspieszyły. Wiecie co? Następny odcinek i tak będę musiał zrobić w formie... Dajcie mi chwilę, muszę się tym wszystkim zająć, bo dosłownie tutaj jest mnóstwo rzeczy. Mnóstwo między sobą przechodzą, więc tak naprawdę te dywizje czasami nie są tych krajów, które teraz przyjmują, tylko są to międzynarodowe dosłownie. A nasi sojusznicy... macie los. Nasi sojusznicy w ogóle nie chcą nam pomóc. W ogóle tutaj Nowy Jork został, zapomniałem, że został przyjęty przez Egipt. Więc na tym kończę na razie ten odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy już wszystko ogarnę. Dobra, no to cześć!